wracając do Biglera, czy te 3,5 roku jego pracy z kadrą to były lata stracone, czy jednak coś się udało osiągnąć? I nie mówmy tu tylko i wyłącznie o tym medalu brązowym z Kataru, bo każdy powtarza, że to był taki bardzo dobry wynik i powinniśmy mieć to jako odnośnik pracy Biglera. Znając mnie, a ostry język mam, nie powiem tego dosłownie, tylko dla wtajemniczonych może już wiedzą o tym, że zaczęło się problem z Biglerem już w Katarze. Po jednym z meczów, gdzie zawodnicy ustalili swoją taktykę, już jako autorytet trenera był podważony, bo widzieli, że nic tutaj nie pasuje. I dziwię się, że po Katarze, dobrze, brązowy medal, wszyscy już wiedzieli, że jeżeli chodzi o fachowość, tutaj mi chodzi o fachowość, ten facet nie pokaże nic lepszego. Przeciągnięto tą strunę do dnia dzisiejszego. Efekt jest taki, jaki widzieliśmy. Ja jestem zaskoczony postawą co niektórych zawodników. Inaczej bym powiedział, czy krok, czy dwa kroki w tył zrobiliśmy. I to wszyscy ci, którzy występują w telewizji, wypowiadają się jak cacy było, teraz do mnie dzwonią i mówią to, co ja mówiłem powiedzmy rok temu, że szwankuje obrona, że w ataku nic nie gramy. Naraz wszyscy teraz widzą winę trenera, a gdzie byli wcześniej? No bo sukces to ma wielu ojców, a porażka jest sierotą, więc teraz wszyscy będą mówili o tym, że oczywiście trzeba było wcześniej z Biglera dzwonić, ale jak można dzwonić trenera, który zdobywa brązowy medal mistrza świata? Nie, no wiadomo, że tego nie można było zrobić. Nawet. Znaczy zabrakło, gdyby ktoś to zrobił, to ja bym na przykład przyklasnął, ale byłaby to taka odwaga, która mogłaby tę osobę w razie niepowodzenia na Euro 2016 potem skrócić o głowę, tak? Pamiętajmy właśnie, bo to było przecież rok przed najważniejszą imprezą, która jest u nas. Zdobył medal, natomiast oczywiście, że już ludzie interesujący się piłką ręczną wtedy zdawali sobie sprawę o tym, o czym mówi pan Marek, że ta drużyna w ataku jest prowadzona na bazie doświadczeń takich graczy jak Jurkiewicz, Jurecki czy Lijewski, którzy się rozumieją, grają ze sobą od lat i wiedzą, co mają zrobić przeciwko poszczególnym drużynom, żeby wyszło. Natomiast ja się po Biglerze od początku nie spodziewałem cudów, bo po prostu wystarczyło spojrzeć w jego CV. To facet, który prowadził przeciętne drużyny i osiągał z nimi przeciętne wyniki w Niemczech. Ewentualnie prowadził niezłe drużyny jak Magdeburg i też osiągał z nimi przeciętne wyniki. I w każdej z drużyn pracował mniej więcej po 2-3 lata. A w Niemczech często trenerzy jednak pracują 5, 6, 7, 8, jeżeli są naprawdę dobrzy i mają pomysł na swój zespół. Natomiast my, i tak mówi Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ja nie widziałem papierów i nie widziałem finansów, utrzymowali, że nie stać było na lepszego trenera, że jak rozpisali konkurs, to nawet jakbyśmy chcieli wziąć sobie Dagura Sigurdssona, Alfreda Gislasona, czy daj Boże Valero Oliveira, to oni by po prostu nie przyszli, bo zarabiają w swoich kadrach parę razy więcej. Być może. No my tego, panie Marku, nie widzieliśmy. Taka jest jakby, jeżeli chodzi o Polski, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, takie było uzasadnienie zatrudnienia Michaela Biglera. Ja powiem tylko jedno zdanie i oddam koleżance tutaj. Słuchajcie, no nie może być tak, że niepisane prawo jest takie, że Rada Trenerów, ja kiedyś byłem, teraz jest też Rada Trenerów, nie ma wpływu na trenera pierwszej reprezentacji męskiej i żeńskiej. No to ja się pytam, to po co jest Rada Trenerów? Bo gdyby Rada Trenerów zareagowała po Katarze, nie wiem na jakiej zasadzie, podpowiedzania, zapraszania innych ludzi, a to, ja nie wiem, to Bizancjum powstało, że każdy tutaj jest nietykalny. I teraz nie jest taką winą aż tego Biglera, bo teraz jest wina też tych, którzy dali takie zarządzenie, żeby temu facetowi nie pomóc. No to po co ciągnęliśmy jeszcze 2 lata?